Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Chciałbym pokazać koniec lutego, początek marca, co tutaj się dzieje. Działka rozbiórkowa. Na działce rozbiórkowej rozbiórki w dalszym ciągu, a na działce budowlanej skończyliśmy termoizolację. Za chwilę pójdziemy, pokażę jak to wygląda, jak to zrobiłem. No tutaj chciałem pokazać, jak się dobrałem do starych fundamentów, bo poprzedni właściciel takie zawałki zrobił tutaj dwóch budynków, tego i tamtego. Tutaj jest masakra, trzeba cegłę przebrać, dojść do dołu, do fundamentu, dopiero rozbiórkę wykonać właściwą. No, jak to wygląda tutaj, tak samo pozostałości ścian, jednym słowem masakra. Tutaj był budynek mieszkalny, no dziwo, przedwojenny niby, ale już była zastosowana izolacja z papy. Bierzemy na cegle. Tak wygląda, się zachowała izolacja z papy. Dużo jej nie zostało, skruszała już, przemoknięta, ale zawsze coś, budynek aż do stanu katastroficznego przetrwał, można powiedzieć. Zniszczył się nie pod wpływem wilgoci, pod wpływem, nie wiem, właścicieli bodajże. Stare budynki, stuletnie, dwustuletnie, nawet trzystuletnie, są zachowane w dobrym stanie, jeżeli ktoś o nie dba i remontuje. To jeszcze zostało około trzech warstw, czterech do izolacji, później chyba jeszcze z dwie warstwy są cegły do fundamentów. Jak to wygląda tutaj jeszcze, kurde, szukania po kolei. To widać, wszystko pozarastało, przerastało zielskiem. Tutaj w środku wszystko jest, wszelkie maści, gruz, ziemia, nawet korzenie drzewa tutaj powrastały. Jednym słowem, tragedia. Mi został, nie został. Jak zakupiłem tę działkę, to otrzymałem z jednym budynkiem całkowitym, jak żeście to zauważyli. No i ja to rozbieram z głową, nie tak jak tu poprzedni właściciel. Mamy od razu na bieżąco, tutaj jest cegła jeszcze do wyczyszczenia. Tutaj już jest cegła poczyszczona, czeka na nabywców. No i tutaj pokażę, no, jak jest rozebrane, jest nawet poniżej rowu. Tak daleko fundament sięgał, fundament, ściana do fundamentu, tak jest rozebrane. Pokażemy jeszcze tutaj kawałek, jeszcze duże kamienie pozostały w fundamencie. Zobaczymy, może koparkę tutaj będzie, to je wyciągniemy. O, syn tutaj się trochę bawił, jedną ścianę kolejną rozwalił. I tak, termin do maja, do usunięcia tego budynku, spokojnie do wykonania. No i fajne też, tutaj jak widać, z posadzka zrobiona w tym pomieszczeniu i tutaj, gdzie było pomieszczenie drewniane. Ta stodoła jest wszędzie wykonana, posadzka z fajnego kamienia, ułożona w taki tak zwany bruk. Tutaj już trochę kamienia wyciągłem. Zostawię sobie ten kamień pod budynki. Pod budynki może nie, ale pod kojce dla moich piesków, dla mojej hodowli. Tutaj już na tych działkach, jak będę je przeprowadzał, no może wyłożę. Będzie to fajny taki stary bruk. I na pewno wytrzymalszy jak dzisiejsze kostki brukowe. Dobra, przejdziemy tutaj, co tutaj jest, się dzieje. Bo tutaj posprzątałem też takie marnotrawstwo, tutaj kupa drzewa była po rozbiórkach tamtych budynków, podejrzewam, to ileś lat leżało. Jak widać, większość tego spróchniało, wielki bałagan do posprzątania został. Co się udało, to zostało pocięte, wywiezione do spalenia. Tyle ziemi w tym drzewie, cała kupa ziemi. Oj, się znalazło jeszcze jakieś koryto, które rozbijemy, wrzucimy w gruz. Dobra, tutaj chyba wszystko na tą chwilę. Mam tutaj jeszcze do pomocy weekendy, w soboty córkę, która mi na bieżąco tutaj układa cegłę. Przyszły weekend podejrzewam, że zabierze się tutaj za tą stertę, przebierze, zaspokoję w miarę sił jej i możliwości.
co, trzeba gonić nastolatków do pracy. Syn już dorosły, córka nastolatka, ale nie ma problemu. Jak się powie, to pomaga. A nie siedzenie przed, tak jak większość dzisiejszej młodzieży, przed telefonem, przed komputerem. Ja jestem z epoki końca PRL-u, nauczony pracy. Zresztą pochodzę z gospodarstwa rolnego. No i to mi zostało do dzisiaj. Z pracy fizycznej czerpię przyjemności. Dla mnie to jest relaks. Ja siedząc na tak zwanej dupie się męczę. W świeżym powietrzu. Praca, wiadomo, nie żadna tam na siłę, żeby sobie garba narobić na stare lata, ale ze spokojem. Pomału sobie człowiek pracuje, przy tym wypoczywa. No tutaj jeszcze wywiozłem, że to już tragedia była, około tego koryta, takie spróchnialce, spalimy to tutaj na działce. Dobra, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jest trochę tutaj wiecznie. Przejdziemy na tamtą działeczkę. Tutaj mamy też róż, że maści, taki drobny gruz. Mamy zasyp tutaj od tego takiego uskoku, niby rowku. Jest największy dół. Tam jest góra. Wszystko będzie zepchnięte do dołu, działka będzie wyrównana. Nie zostawię tego tak jak tam obok sąsiad. Teraz jak widać, najpierw płot zamontował z dwoma uskokami, żeby nie było dziury pod płotem. No ale chyba widział, że ja mam na równo i chciał też zrobić na równo. Nie wiem, czy jest świadomy tego, że ma działkę pół metra nachylenia gruntu. Mógł to wykonać po prostu w tej tylnej części. Sprzęseł z czteroma płytami. Zrobił jak zrobił. Nie wiem, mam nadzieję, że on to ogarnie do końca. Bo ja tutaj nawet bym nie miał, no miałbym pomysł jakieś płyty powstawiać, ale gdyby były słupki na cztery płyty od razu włożone. Tutaj mamy wapienko porozbijane. Będzie to zasypane, przeorane, wyrównane. Zobaczcie, tu jest na płytę dziura. Masakra. Jak działkę zniweluję, to może będę miał 10-15 cm uskoku. To jest tam nic. Tutaj zresztą mam też od tamta działka miejscami. Też jest jeszcze 10 cm luki. To jak z góry tutaj ściągnę do dołu, tam zbiorę 20, tutaj wrzucę 20. Będzie działka prawie równa. Ja swój płot położyłem, ustawiłem równo, nie ma problemu. Dobra, dosyć. Tutaj o tej działce przechodzimy na tamtą. Pokażemy, jak jest wykonana termoizolacja. Mój sprzęcik budowlany. Zestaw auto plus przyczepka. Dzięki przyczepce nie potrzebuję tutaj żadnego budynku. Na narzędzia. Zresztą bałbym się zostawić. Jest jakiś budynek na narzędzie, to większe zagrożenie, że ktoś się tym zainteresuje i splądruje. Więc zaczynamy w koło, pokażemy. Lecimy. Przepusty na media. Będą pianki jeszcze podocinane, siatka, klej, izolacja przeciwwilgociowa na to. Ciężka. Parę złotych wydam więcej, ale będzie to zrobione w 100%, nie w 90 czy nawet 85, jeżeli ten styropian bym zabezpieczył tylko folią kubełkową, to i tak 15% będzie podciągał wody, która górą będzie odporowywać, ale do góry musiała być jak ciulowa listwa systemowa i to się nie podoba. Zobaczycie, jak ja wykonam przejście z fundamentu na już właściwe ściany nośne względem termoizolacji i izolacji przeciwwilgociowej.
No, łuki fajnie już powypełniałem szpary pianą. Włóczek tu bardziej jest daleko, pokażemy. Tak to wygląda. Trochę zabawy jest, bo nie powiem. Ten system, który sobie wymyśliłem, czyli mam grunt tutaj powyżej, miejscami jest na połowie fundamentów, więc praca utrudniana. Ale za to, że ja tutaj sobie tą pracę utrudniłem, no, któryś 1000 zł zaoszczędzę. Straciłbym na wywozie tego całego gruntu i z powrotem zasypię. Skończymy tutaj tę izolację, no to będziemy robić ten zasyp w środku wstępny, wykonany przeze mnie, czyli zaścielę folię, zasypię wstępnie, przygotuję pod ciężki sprzęt. Pokażę jeszcze ważną rzecz, którą wykonałem wewnątrz na rurze od wymiennika ciepła, bo mamy, jak zauważyliście wcześniej, dwie rury praktycznie razem miną od nawiewu do centralnego ogrzewania, czyli do kotłowni. Razem idzie z rurą GWC, gruntowy wymiennik ciepła. A to jest ten duży łuczek z tej strony. A miejscami skoki wyszły, bo wiadomo, fundament nie był idealnie, dopiero później było wyrównywane na warstwach bloczków betonowych. Fundament była tolerancja ławy, jak wylałem 2-3 cm. Dlatego, że nie nanosiłem sobie żadnych punktów. Po prostu było w zbrojenie wrzucone i było na oko, na zbrojenie wylewane do wysokości 5 cm nad górne druty. No to wiadomo. Warstwa podkładowa pod ławę, chudziak z kamieniem też idealnie nie był zrobiony. Zbrojenie wiadomo też idealnie się nie ułoży. Musiał punkty sobie takie zrobić, pręty, przyspawać do zbrojenia na pewną wysokość, ale sobie sprawdziłem mniej więcej według ław drutowych, to miałem tolerancję do 3 cm. Zostawiłem to, nie robiłem sobie dodatkowej roboty w wyteczeniu tego wewnątrz ław. Wiedziałem, że na 4 warstwach sobie to bez problemu zgubię. No i tak się stało. Tutaj będzie wejście do kotłowni. Jedziemy to w koło. Zaraz pokażę, jak odizolowałem rury. Łatwy sposób, ścinki tutaj z tego styropianu wodoodpornego. Oczywiście podkreślam w 85%. Tam w środku to wystarczy. Dobra, byśmy mieli w koło. Jedziemy do środka. Pokażę tutaj też, właśnie wykonałem dzisiaj uziom skrzynki. Tak jak mówiłem na którymś filmie, nie robię tego razem, nie robię tego w ławie. Wydam 1000 zł na uziemienie otokowe. Będę miał bezpiecznie 1000 zł więcej, czyli wykop mnie będzie kosztował około 1000 zł. Ale będę miał bezpiecznie, bo słyszałem opinię, że jak porządnie pieprznie, to potrafią ławy pękać. A tutaj mamy do skrzyneczki. Czyli jest sonda, pręt wbity. Tutaj jest on 40 cm teraz poniżej tutaj gruntu i 1,5 metra ma pręt, czyli jest te 2 metry, 2 metry gdzieś od zera, ponad 2 metry w głąb wbity, a woda tutaj gdzieś na 2 metry jest, o, nawet latem. Więc to tutaj będzie działać na pewno, a od tego sobie pójdę albo bednarką, albo grubym kablem już miedzianym. Dobra, to lecimy tutaj na przepusty. No tak wykonałem, zaizolowałem, wcisłem kawał styropianu, żeby między dwoma rurami była izolacja termiczna, gdyż każda rura będzie, no jak to powiedzieć, pracować osobno, gdyż nawiewane powietrze tutaj do, na przykład zimą, będzie zimniejsze tu w tym miejscu już, to jest krótszy odcinek niż rura od rekuperacji, 50 metrów zakopane, czyli tutaj już ta rura
niebieska by mi schładzała tą rurę zieloną. To było trzeba odizolować tutaj w ziemi. Idą one znacznie tam od siebie, ale wykonałem taki listek piana razem ze styropianem, hydropian. Zasypie się, większa gwarancja będzie, że nie będzie mi jedna rura drugiej wychładzać. I odwrotnie latem, nie? Rura krótsza, co idzie do kotłowni, by mi znowu cieplejsze powietrze w niej było, latem mi ogrzewała tą rurę, która będzie wymiennik ciepła służył jako klimatyzacja. Dobra, tutaj jest pościelone, tutaj w tym pomieszczeniu jest zakopane. Tutaj jest chyba 35 metrów, tutaj jest jeszcze odcinek. Jest około 50 metrów zakopane, jeszcze wyciągnięte do góry na strych. I tak to wygląda. Co wam tu jeszcze powiedzieć? Styropian pod alatanką zniknął. Miejsce się zrobiło, myślę, że mi nie starczy. Półtora paczki zostało jeszcze. Ile piany zużyłem na to wszystko? Piany miałem 6. Dokupiłem 3, to jest 9. Została jedna. Z wykonaniem nawet tamtych przepustów, zaizolowaniem. Piana wydajność ma 8 metrów, z tym, że jak 3 paski dajemy na, tak jak ja to kleiłem, na płytę półmetrową, to pionowo 3 paski daje piany. No to na 8 metrów kwadratowych to wystarcza. Tam trzeba doliczyć pianę sobie na izolację do góry i izolację na dole. Miałem wstępnie kupione 6 puszek, 2 wyszły więcej, bo 2 by wyszły akurat na tę izolację górą i dołem. Na płycie sobie kleiłem po prostu 2 pasy. Jeden pas na środku, drugi i z brzegu trzeci, ale tak odstępy od brzegów około 7-8 cm. I oczywiście tutaj jak widać szpary są delikatne, ale tam jest piana, bo jak tutaj jest ta ciemna piana, ona w tym miejscu jest, płyta do płyty jest przyklejona na pianę. Nie zrobiłem tego, że teraz po wierzchu bym jechał, bo bym miał za dużo wycinania. Na elewacji dobrze by było to wykonać, bo później widać te paski przy przemarzaniu, przy zimnych temperaturach. To nie ma wpływu na izolację, na warunki, które będą wewnątrz, ale brzydko estetycznie wygląda nieraz pod światło, na przykład z samochodu, jak się pociągnie po elewacji, w mroźne dni, wilgotne, to widać takie i widać też odbicia od kołkowania styropianu. Tutaj tak nie będzie widać, to będzie zasypane, więc swoje właściwości będzie miało termiczne. Góra izolacji później będzie styropianu 15 cm, z tym, że tutaj jeszcze jak wiadomo będzie 20-24 cm, nie, u mnie będzie 18, bo dycha będzie na podsadkę, będzie dycha styropian, dycha, później szóstka beton, 2 cm, później płytka, to 18 cm będzie w górę jeszcze do właściwej posadzki. I z tym, że tutaj do Campinosa będę robił z dychy jeszcze wodoodpornej. Zostało mi tam, to może starczy na ten pasek 18 cm później, na izolację przeciwwilgociową, na papę, już jak ściana będzie nośna postawiona, to dam 18 jeszcze cm wodoodpornego styropianu i dopiero później będzie ten Campinos i pójdzie styropian 15, bo zasyp będzie równo do izolacji przeciwwilgociowej, do odcięcia poziomej izolacji, a później będę miał im na miejsce na dojechanie sobie kostkami brukowymi do ściany. Z tym, że też ten pasek trzeba pamiętać, do którego będzie dochodzić kostka brukowa, czy by było zasypane powyżej izolacji poziomej. Trzeba pamiętać, żeby zabezpieczyć to też przeciwwilgociowo. Ja to zrobię.
żadne zewnętrzne okładziny tarasów nie dotykały bezpośrednio czy to styropianu, czy muru. To już w najgorszym wypadku mur jak dotyka, to wiadomo, będzie to podsiąkać, będzie wychodzić zawilgocenie na budynku. Dobra, to chyba tyle, 20 minut wystarczy. Na wiosnę chyba zaczniemy relację już z urządzenia, z kamerki na głowie. Starał się jak tu, no nie, że będę z kogoś tam brał przykład, ale sam oglądam też innych twórców, nie tylko z branży budowlanej. I jak mam czas, po prostu tak usiądę sobie, taka godzinka, to jest fajnie, taki odcinek serialowy, fajnie sobie oglądać. 20 minut można potraktować na takie dłuższe vlogi. Zrobimy później filmy dłuższe. Też chodzi mi o to, żeby nagrywać to, co wykonuję, bo w tej chwili tak chodzę z telefonem, pokazuję to, co już wykonałem. Ale myślę, że dosyć obszernie tłumaczę, jak to zrobiłem, dlaczego tak, a nie inaczej. No i co więcej, no, zawsze można zadać pytanie, jeżeli czegoś się nie wie, mogę wytłumaczyć, czy nagrać w tym kierunku jakiś film. Panoramkę szczelimy, najwyższy punkt, nie, no mam alatankę jeszcze najwyższym punktem, ale zobaczcie, jak jest to wysoko, tutaj weszłem na hałdę ziemi. No się nie mogę doczekać zakończenia tych fundamentów, wyrównania terenu i będzie duży etap, jak to się mówi, z bani. To do usłyszenia, do następnego filmu, nara.